Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami kolejny indyk. Tym razem zagramy w The Deadly Tower of Monsters. Cóż za ciekawie nazwana gra, prawda? Rozbawiło mnie na dzień dobry to, że odpalając ten tytuł jeszcze zanim zauważyłem jakiś menu czy coś w tym stylu, to ktoś zaczął coś do mnie mówić po angielsku. I to okazało się, że to jest jakby intro wykonane w takim stylu komentarza do filmu. No, szczerze wam powiem, nie widziałem czego po tej grze mogę się spodziewać. Nawet przed zagraniem nie czytałem, o czym ta gra jest. No, jeżeli ten tytuł wam się spodoba, to dostać go możecie w cenie około 7 do 9 euro na G2. Nieco taniej niż na Steamie, a sam tytuł wydany został na Steamie 19 stycznia 2016 roku. Fabularnie wcielamy się w super gościa imieniem Dick Starspeed i rozbijamy się naszym statkiem kosmicznym na planecie Groworia. Naszym zadaniem będzie odnalezienie broni i poznawanie fabuły i przebicie się na szczyt tytułowej wieży potworów. I to tyle, jeżeli chodzi o fabułę. Ten tytuł zupełnie nie jest nastawiony na jakąkolwiek fabułę, jakikolwiek wątek fabularny, a na zręcznościową rozpierduchę. Dodatkowo zmieszaną z całą masą totalnie absurdalnych sytuacji oraz jakby dubbingiem wprost z niskobudżetowej jakiejś audycji nadawanej na żywo i komentowanej przez ludzi jakby za kamerą, czyli my jakby gramy i co jakiś czas słyszymy takie dialogi komentatorów na temat naszej rozgrywki. Czegoś takiego odpalając ten tytuł się w ogóle nie spodziewałem, więc poziom jakiegoś niezrozumiałego absurdalizmu wylewa się tutaj dosłownie hektolitrami. Rozgrywka toczy się z góry, mamy taki widok jakby trochę izometryczny, mamy swój poziom zdrowia z lewej strony, tam poziom jakby energii do naszej broni, z czasem odnajdziemy też oczywiście broń. I tutaj futurystyczny, bekowy, parodyjny blaster, troszeczkę przypominający taki pistolecik z Star Warsów. Szybko odkrywamy, że cała ta komentowana zza kamery rozgrywka to jakby studio filmowe filmów klasy B, a my robimy za swego rodzaju, nie wiem jak to określić, przypadkowego aktora w całym tym nienormalnym świecie. Znajdujemy m.in. plany przygotowane, czy tam scenariusze, jakby wiecie, no scenografię, tak? Przygotowane pod na przykład kręcenie planety Małp, King Konga, filmów z dinozaurami i tutaj co ciekawe za pomocą animacji poklatkowej, dlatego te atakujące nas dinozaury tak strasznie lagują. Ja z początku myślałem, że to są bugi w tej grze, trochę się rozczarowałem, kiedy latające pterodaktyle na początku gry były renderowane w 10 klatkach, a to jest właśnie umyślny, fabularny zamysł. Z czasem odkrywamy też, że będziemy mieć do dyspozycji więcej niż jedną postać. Każda z nich ma trochę inne umiejętności oraz jakby dodatki. Jedną postacią dotrzemy gdzieś po jakieś sekrety, inną już nie. Zbieramy też złoto ze zniszczonych posągów, skrzynek, no i innych elementów otoczenia, tylko na początku gry zupełnie nie wiemy po co nam to złoto. Po czasie dochodzimy do miejsc, gdzie to my sami decydujemy, w którą stronę chcemy iść. Świat gry nie jest może w pełni otwarty, ale zawsze lepsze jakieś na przykład 2-3 kierunki, niż cały czas tylko jeden. Znajdujemy też pierwsze sklepiki, gdzie złoto możemy wydawać i powiedzmy wow. Naprawdę, całkiem przyzwoitą ilość ulepszeń postaci możemy zakupić, mamy tak jakby pasek poziomów, szkoda tylko, że na zasadzie perków, a nie wyboru na przykład konkretnego drzewka lub czegoś w tym stylu. Po około godzinie gry doszedłem do dwóch wniosków. Strasznie zaczęła mnie wkurzać tutaj praca kamery, taka samoobracająca się, samoprzybliżająca lub oddalająca, często powodowała u mnie frustrację, bo celowałem w przeciwnika, przechodziłem gdzieś kawałek dalej, nagle kamera mi się zaczęła obracać. Druga sprawa to dobre wpisanie się tej gry w mój system prezentowania oraz oceniania gier. Mój system jest bardzo prosty. Gra w ciągu pierwszych 60 minut ma sprawić, że chce mi się grać dalej. I The Deadly Tower of Monsters w ten system wpisuje się bardzo dobrze, bo co kilkanaście minut gra odsłania przed nami kolejne swoje dobre strony. Przykład zbierania takich jakby kółeczek zębatych różnej jakości, dopiero po około 30 minutach gry odkrywamy możliwość ulepszania naszych przedmiotów. Nie spodziewałem się, że platformówka tego typu i o takiej stosunkowo niskiej cenie, bo to jedynie 8 euro, może dawać tyle zabawy. Kiedy odkryjemy też kombinacje ataków, na przykład wyskok i atak bronią wręcz jednocześnie, przewroty, możliwości ogłuszenia przeciwników i tak dalej, i tak dalej. Im wyżej się pniemy w tej wieży potworów, tym zaczynamy zauważać, że lokacje wykonane są warstwowo. Czasami można spaść z jakiegoś na przykład balkonika na lokację poniżej, na przykład za jakiś murek i znaleźć tam sporo złota albo tych właśnie kółek zębatych do ulepszeń naszych broni. Jeżeli chodzi o wady tej gierki,
i to, co mi się tutaj nie spodobało. Tak jak mówiłem, ruch kamery oraz fakt, że jest to w sporej mierze perfidny port z konsoli, gdzie twórcy nawet nie pokwapili się do tego, by przepisać klawisze. Co mam na myśli? Wyobraźcie sobie, że gracie sobie w jakąś grę i ona na, powiedzmy, w tutorialu, tak, czyli we wstępie, żeby nauczyć was grać, każe wam wcisnąć klawisz o nazwie ATK, odpowiadający za atak. I robicie WTF, bo nie wiecie, pod jaki klawisz na klawiaturze to ATK jest przypisane. Zamiast na przykład LMB, czyli Left Mouse Button, często mamy podany skrót tego, co ten klawisz robi. To tak jakby skok był na ekranie pokazywany jako JMP, czyli w skrócie Jump. Z ocenami na Steamie w momencie robienia materiału muszę się zgodzić. Blisko 120 ocen, tylko 8 negatywnych. W dodatku z tych 8 ze 3 oceny są napisane w stylu: a gra mi crashuje, wywala do pulpitu, więc nie polecam kupić. Moje wrażenia z grania w The Deadly Tower of Monsters oceniam na miniaturkę zieloną, jest to gra naprawdę przyjemna, mająca bardzo niskie wymagania sprzętowe, ruszycie na dwurdzeniowce i na karcie z 1 giga, no pełen absurd, zręcznościowa walka, bardzo fajnie zrobione warstwowe lokacje, nie ma tu pełnej liniowości, bo ekwipunek postaci, system ulepszeń tych broni oraz perków postaci daje leciutką możliwość wyboru tego, jak będziemy grać. Do tego trzy postacie, które można sobie zmieniać. Moja ocena finalna jest dobra, nie jest bardzo dobra czy wyśmienita, ale jest po prostu dobra, więc miniaturka jak najbardziej zielona. Tyle.